o głosowaniu, panie pośle, panie przewodniczący. Zostało to fatalnie odebrane nie przez członków SLD, nie przez członków Platformy, tylko przez ludzi światłych, którzy pokładali nadzieję w opozycji. No, to się po prostu nie powinno zdarzyć. Ja wiem, że to było głosowanie nad porządkiem obrad, że teraz i tak oni by to... Ale opozycja miała okazję pokazać, że coś może, że jednak jak się zjednoczy, to potrafi, przepraszam, dać psztyczka w nos koalicji rządzącej. To się nie stało.